Cześć! Powiedz szczerze, czy łatwo przychodzi Ci rozumieć po angielsku? Rozumiesz, co słyszysz? Rozumiesz zawsze, co do Ciebie mówią? Czy się tym stresujesz, blokujesz, czy przychodzi Ci to z trudnością? Jeśli coś z tej drugiej listy, oglądaj dalej. Mam dla Ciebie 12 porad, 12 wskazówek, co zrobić, żeby lepiej rozumieć, żeby więcej wysłyszeć. Zaczynajmy! Po pierwsze, nie stresuj się. Po pierwsze, zero stresu, no bo co się stanie, co się nie stanie? Zawsze można jakoś wybrnąć, poprosić o powtórzenie. Ja podpowiem zresztą, co można. Na pewno nie trzeba się stresować, więc... Nie wygłupiam się, na serio. Bardzo często ta blokada i ta cała przeszkoda i kłopot jest tu. Nie tu. Ale gdzieś spinamy się i to jest główny błąd, to jest główny jakby, no, główna kłoda pod nogami, nasza blokada, nasze nastawienie. Więc podejdź do tego na luzie. Ale ja wiem, bo ja to robię lata i mi jest łatwo powiedzieć nie stresuj się. To zdanie się tutaj nie kończy. Ja powiem nie stresuj się, ale ćwicz. Ćwicz, tak jak chcesz sprawnie, szybko, zwinnie biegać, to musisz dużo biegać. Musisz nad tym pracować. Nad technikami i nad samym konsekwentnym ćwiczeniem. Tak samo tutaj. To jest umiejętność jak każda inna. Nie ma co demonizować, nie ma co wymyślać, że tutaj talent albo się nie urodziłam z tamtym czy owamtym. To jest do przeskoczenia. Także ćwicz. Ja podpowiem Ci dzisiaj jak i co zrobić, żeby faktycznie wejść na wyższy poziom, żeby faktycznie czuć się pewnie, więc nie stresuj się, ale ćwicz. Zanim powiem Ci, jak ćwiczyć, czego się łapać i za co się zabierać, to jeszcze jedna porada. Skoncentruj się na rozmówcy, skoncentruj się na tym, co się dzieje, na tym, co słyszysz, a nie na swoich myślach. No bo przyznaj, nie było nigdy czegoś takiego u Ciebie, że o Boże, nie wiem, co to znaczy. O Boże, co to za słówko? O nie, no to teraz już nie, o ja za szybko mówi, nie, to tego nie zrozumiem. I tak dalej, brzmi znajomo. Wszystkie te myśli, które biegną przez Twoją głowę, sprawiają, że przestajesz słyszeć, słuchać i słyszeć, co jest grane lub co jest mówione. Następnym razem odpuść te myśli i spróbuj na spokojnie koncentrować się, wyłapywać jakieś choćby słówka, no jeśli to jest zupełnie bardzo Ci jeszcze nieznany język, to choćby słówka, powoli. Bardziej, żeby to chłonąć, niż czepiać się, że tamtego, a siamtego nie zrozumiałem. No to spróbuj zrozumieć całościowo. I to jest moja trzecia porada. Otwórz się, jakby poszerz percepcję, postrzeganie, bo możesz słuchać, możesz słyszeć, nie tylko uchem. Okej, może to dziwnie brzmi, ale bardzo często jest tak, że my czegoś akustycznie nie usłyszymy, bo szumi, bo coś się dzieje, bo ktoś cicho powiedział, bo zakaszlał, bo no co tu będę wymieniać, nieskończoność powodów. Wiadomo, chodzi o to, że często z kontekstu się dorozumie i tak samo się dzieje po polsku. To, czego nie dosłyszę, sobie dopowiem, no bo jest to jasne, co mi ktoś daje, podaje, pokazuje. Więc spróbuj słyszeć jakby całą sytuację, a nie tylko łapać się za jakieś tam słówko. Ja wiem, czasem słuchamy po bardzo konkretną informację, ale spoko, zawsze możemy dopytać. Konkretne frazy o to, jak dopytać, jak poprosić o tamto czy o wamto, będę mieć dla Ciebie w osobnym filmiku. Dzisiaj chcę Ci dać takie ogólne porady, to co możesz wdrożyć u siebie, a po konkretne zdania, które będziemy razem ćwiczyć, zaproszę Cię do następnego wideo. Kolejny na mojej liście punkt. Oglądaj seriale. Przyznaj, czy kiedyś taką poradę słyszałeś lub słyszałaś, że oglądaj seriale, bo to w ogóle. Albo w gry graj. Tak,
Jak najbardziej, gry, genialny materiał, bo tam musisz zrozumieć, żeby pójść dalej, żeby zrobić to, co ci mówią, więc tu jest motywacja bardzo wysoka. No w serialach ten serial leci, to ci się nic nie zablokuje, żaden ruch, bo czegoś nie zrozumiałeś czy nie zrozumiałaś, więc przy serialu tu trzeba dwie rzeczy wziąć pod uwagę. Po pierwsze, nie chodzi o to, żeby sobie po prostu oglądać i myśleć, że to tak spłynie na mnie ta wiedza i tak nie wiem co, blask ekranów tłoczy we mnie zrozumienie. No nie, skoncentruj się na tym, żeby dobrze wybrać to, co oglądasz. Ciekawe? Nie zapomnij nacisnąć na subskrypcję, żeby nie przegapić kolejnych odcinków w tym obcym języku. I faktycznie poszukać czegoś na odpowiednim poziomie. YouTube jest pełen historyjek. Chyba najbardziej flagowa rzecz, którą mogę polecić do uczenia się angielskiego i w sumie każdego języka, bo polecam to też na niemieckim, bo wiem, że jest w zasadzie chyba we wszystkich językach, których chcesz się uczyć. Peppa Pig, czyli świnka Peppa. No i dobra, ja wiem, że jeśli jesteś na wyższym poziomie, to brecht, to śmiech, ale jeśli dopiero zaczynasz, to jest genialna rzecz. Właśnie oglądanie kreskówek, ale też nie wszystkich kreskówek. Dlaczego ta jest szczególnie dobra? Ona jest zabawna też dla nas, dla naszego pokolenia, rodziców czy nie rodziców, bo ten humor tak jest tam skonstruowany, że to śmieszy dzieci, a dorosłych śmieszy co innego. Zresztą i w disneyowskich, i pixarowskich filmach tak jest. Tylko tam już jest tego tyle, że ciężej będzie nam nadążyć za fabułą. Tutaj jest prosty przekaz, jest prawdziwy, naturalny język i bardzo tak jasno, wyraźnie mówione. Jest narrator, są dialogi, naprawdę mnóstwo słówek tam można złapać, rozumieć je, a co nie dorozumiem, no to widzę z sytuacji. Czyli to jest ten punkt, który ci mówiłam wcześniej. Że rozumiesz nie tylko uszami, rozumiesz to, co widzisz, rozumiesz to, gdzie jesteś, co się dzieje, rozumiesz też z sytuacji. I tak będzie też i w Śwince, i podobnych kreskówkach, które znajdziesz. Jeśli w ogóle to nie jest twój klimat, możesz próbować tu już Peppa brytyjska. A jeśli chcesz amerykański, to gdzieś, myślę, wszystkim przewinął się taki stary, stary serial Przyjaciele. Tam jest tego humoru bardzo dużo, więc na każdym w zasadzie poziomie, na jakim się uczysz, możesz coś tam złapać. Na wysokim poziomie tam są naprawdę fajne też wyrażenia, takie zwroty idiomatyczne, a na tych niższych poziomach złapiesz te codzienne konwersacje. Czy to jest Peppa, czy to jest jakikolwiek inny serial, czy film, nie staraj się obejrzeć naraz 2 godzin, nie staraj się obejrzeć całego odcinka czy całej serii. Staraj się oglądać krótkie wycinki po kilka razy. Jeden odcinek kilka razy. Czy to jest mega pasjonujące? To jest mega skuteczne, bo oglądasz, widzisz, masz całą tą sytuację i kontekst. Nie bój się, nie wahaj się, namawiam, oglądaj jedno i to samo bardzo wiele razy, zobaczysz. Nauczysz się tego na pamięć, no i będziesz mieć tam, nie w kieszeni, to będziesz mieć. Kiedy przyjdzie trzeba to powiedzieć, będziesz to mieć gotowe. Z całą intonacją, z melodią, z poprawną wymową, z kontekstem, z sytuacją, z wszystkim, co jest ci potrzebne. Jeśli chcesz rozumieć dobrze ze słuchu, jeśli chcesz ćwiczyć tę umiejętność, to chyba jeszcze ważniejszą poradą jest regularnie mów, konwersuj. Uczęszczaj na konwersacje, uczęszczaj najlepiej na zajęcia, albo znajdź native'a, znajdź kumpla, z kim będziesz gadać po angielsku. Jeśli nikt taki na twoim poziomie i z taką chęcią do nauki jak ty, no nie widzisz kogoś takiego wokół siebie, zapisz się do ENCIO, czy to online, czy stacjonarnie u nas w Bochni. My dobierzemy ci małą grupę na twoim poziomie, bez frustracji, że muszę na kogoś czekać, bez frustracji, że nie wiem w ogóle, co się tutaj jest rozmawiane. To już jest nasza głowa, żeby zrobić i test przeprowadzić z tobą i rozmowę taką diagnostyczną, żeby dokładnie widzieć, właśnie bardziej nawet w tej rozmowie wychodzi, z czym masz problem, a co możemy rozbudowywać, co trzeba wyeliminować i jak to słuchanie w rozmowie ćwiczyć. Bo to tak wydaje się, że konwersacje to ja będę ćwiczyć mówienie.
będę ćwiczyć też słuchanie. I popatrz tutaj dopiero, wydaje mi się, że tak jak w życiu, kiedy nie tylko nauczyciel będzie Cię jeden na jeden przepytywać, ale też ktoś z grupy o coś zapyta i Ty o coś pytaj. Po pierwsze, bierz udział w rozmowach, bierz udział w konwersacjach, a po drugie, bądź w nich aktywnych. I na to stawiamy tutaj u nas Wencjo, żeby każdy w rozmowie był aktywny. Rozwijamy umiejętność zadawania pytań. Ona może całe Twoje słuchanie uratować. No bo zobacz, dopytasz o to, czego nie udało się wysłyszeć. Możesz poprosić o powtórzenie. Możesz poprosić, żeby ktoś mówił jaśniej, wolniej, wyraźniej. Patrz, co ja robię. Zapamiętaj sobie ten trik. Główny problem w rozumieniu ze słuchu jest taki, że to jest wszystko tak zlane, to jest wszystko sklejone w taki bełkot, a możesz przecież poprosić, żeby ktoś mówił wyraźniej, czyli on już zobaczy po Twoich rękach, żeby po prostu nie sklejał tego tak, tylko może łaskawie rozdzielał to na wyrazy. To nie jest naturalne, ale jeśli nie rozumiesz, możesz o to poprosić. To będzie jasny sygnał, żeby ten ktoś pilnował się też, jakich zwrotów używa. Jeśli nie rozumiesz zwrotu, to śmiało zapytaj, czy to się tak mówi, czy to jest taki jakiś slang, czy regionalny zwrot, albo co to znaczy, bo dosłownie Ci to nie mówi nic i chyba to nie znaczy to, z czego się tam inni śmieją. Nie martw się, nie wyjdziesz na głupka, w ogóle się tego nie bój, bo ludzie bardzo łaskawie i z taką aprobatą patrzą na tych, którzy się uczą, więc zapomnij, że ktoś Cię oceni, bo Ty czegoś tam nie usłyszałeś, no to się dopytasz. W następnym filmiku ja będę uczyć Ciebie, będziesz ze mną powtarzać zwroty, jak prosić. O samo powtórzenie też, ale to nie zawsze Ci pomoże. O to, żeby to powiedzieć inaczej i żebyś mógł czy mogła zrozumieć. Cały szereg zwrotów będziemy razem ćwiczyć, które pomogą Ci uratować tą rozmowę. Nie tylko poprosić o can you repeat i co, bo Ty dalej nie rozumiesz. No, na spokojnie. Będziemy się tego uczyć w następnym wideo. Koniecznie je obejrzyj. A teraz oglądaj dalej, bo mam jeszcze kilka porad dla Ciebie. Aktywność w rozmowie to także pytanie o potwierdzenie, takie upewnianie się, czy na pewno dobrze to rozumiesz. Możesz to zrobić takim tagiem, question tagiem na końcu. Czy naprawdę? No nie, doprawdy. Możesz to zrobić parafrazując, czyli swoimi słowy, mówiąc to, co słyszysz. I wtedy dowiesz się, czy to mu ukradli, czy to zgubił, czy to w ogóle nie tak, tylko bał się, że się to stanie. Dopytaj przecież o to wszystko. I moja ostatnia porada. Nie oczekuj, że wszystko zrozumiesz, nie stresuj się. Czyli to, od czego wyszliśmy, zaakceptuj, że tak jak po polsku, zdaj sobie z tego sprawę, nie zawsze wszystko rozumiesz. Pomoże Ci kontekst lub się dopytasz, lub świat się nie zawali. Zapraszam Cię do kolejnego odcinka, w którym nauczysz się tych fraz, tych praktycznych zdań, pytań, które mogą Ci uratować rozmowę. Dzięki, że oglądałeś ten materiał. Jeśli w czymś Ci pomogłam, daj mi lajka, napisz w komentarzu, o czym jeszcze mogłabym dla Ciebie nagrać materiał i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Bye!